Jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej jest test sprawności fizycznej. W czasie sprawdzianu kandydat jest zobowiązany do wykonania 3 konkurencji testowych. Dla kobiet są to próby. Test siły, zwisu na ugiętych ramionach. Test zwinności, biegu zygzakiem, koperta. Oraz test wytrzymałości, bieg na dystansie 800 metrów. Dla mężczyzn jest to odpowiednio. Podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10 razy 10 metrów, bieg na dystansie 1000 metrów. Wynik konkurencji przeliczany jest na punkty rekrutacyjne. Ze sprawdzianu sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów rekrutacyjnych. Z testu siły kandydat może otrzymać do 8 punktów. Test zwinności jest punktowany maksymalnie na 8 punktów, natomiast z testu wytrzymałości można zdobyć 4 punkty. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie ze sprawdzianu minimum 3 punktów. Testy siły. Test dla kobiet. Zwis na ugiętych ramionach. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych ramionach w stawach łokciowych. Kandydatka chwyta drążek nachwytem palcami od góry i kciukiem od dołu na szerokości barków tak, aby broda znalazła się powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Czas pomiaru wykonania ćwiczenia rozpoczyna się w chwili, gdy ćwicząca samodzielnie wykona prawidłowy zwis i kończy się z chwilą, kiedy jej broda znajdzie się poniżej drążka. Broda nie może opierać się o drążek. Ćwicząca może mieć nogi wyprostowane lub ugięte w stawach kolanowych. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach. Test dla mężczyzn. Podciąganie na drążku. Wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała. Na komendę gotów, ćwiczący chwyta drążek nachwytem palcami od góry, kciukiem od dołu i wykonuje zwis o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, pozycja wyjściowa. Na komendę ćwicz, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, na przykład wykona dodatkowe ruchy ciałem, nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach. Testy zwinności. Test dla kobiet. Bieg zygzakiem, tak zwana koperta. Konkurencja ta przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 3 na 5 metrów. Start i meta znajdują się przy tyczce oznaczonej literą A. Na komendę start lub sygnał dźwiękowy kandydatka rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega 3-krotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń. Na przykład jeszcze 2 razy, jeszcze raz. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach. Test dla mężczyzn. Bieg wahadłowy. 10 razy 10 metrów. Na komendę start lub sygnał dźwiękowy kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki. Obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu i ją obiega. Trasę tę pokonuje 5-krotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach. Test wytrzymałości. Test dla kobiet to bieg na dystansie 800 metrów, natomiast dla mężczyzn to bieg na dystansie 1000 metrów. Prowadzi się go w stroju sportowym, grupami na czas na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni. Grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę start lub sygnał dźwiękowy grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Bieg można powtórzyć do 1 godziny od przerwania lub zakończenia swojego biegu. Do sprawdzianu sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy osiągnęli minimalną wymaganą liczbę punktów rekrutacyjnych ze znajomości języka angielskiego.